Rozpoczęły się jubileuszowe 25. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech. Od 15 do 17 marca liderzy rynku rolniczego zaprezentują w Targach Kielce najnowocześniejszy sprzęt rolniczy, akcesoria oraz nawozy i środki ochrony roślin. Gościem specjalnym targów była wicepremier Beata Szydło oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, którzy podczas uroczystości otwarcia gratulowali dynamicznego rozwoju targów oraz podkreślali ich znaczenie dla polskiego rolnictwa. Podczas wspólnego zwiedzania wystawy pani premier towarzyszyli świętokrzyscy parlamentarzyści oraz samorządowcy na czele z marszałkiem województwa Andrzejem Będkowskim oraz członkiem zarządu województwa Markiem Jońcą. Te targi według relacji prezesa są największe w 25-letniej tradycji targów. Zgromadziły ponad 750 wystawców i dla nas, dla regionu jest to bardzo istotne wydarzenie, że tu mogą się spotkać i rolnicy, i producenci sprzętu, i ci, którzy pomagają wprowadzić nowe technologie w nawożeniu, w utrzymywaniu ziemi i uzyskiwaniu jak największych plonów. I myślę, że te dzisiejsze targi przyniosą właśnie te efekty, którzy tu się znaleźli, oczekują. Podczas targów można zobaczyć kilka premier najbardziej znanych marek branży rolniczej. Między innymi pierwszy w Polsce ciągnik z napędem na biogaz. Mamy kilka nowości, ale chyba najbardziej taką interesującą nowością, jak można powiedzieć, to jest ten ciągnik, który widzimy tutaj za mną. Jest to ciągnik z napędem na biogaz, czyli chodzi o to, żeby rolnik był samowystarczalny, czyli produkuje biogaz z tych materiałów roślinnych u siebie w gospodarstwie czy w gminie i go ten ciągnik po prostu napełnia paliwem, biogazem i pracuje na polu. Czyli jest to wizja powiedzmy kilku lat, trzech, czterech, może pięciu lat, kiedy rolnicy przestaną być, że tak powiem, będą potrzebować tego diesla przysłowiowego, tylko będą mogli tankować swoje ciągniki biogazem. W tym roku na Targach Agrotech w Kielcach prezentujemy szereg nowości, natomiast najliczniej oglądaną maszyną jest nowy model klasa Tucano. Klasa Tucano są to najczęściej sprzedawane kombajny w polskich gospodarstwach. Na ten rok przygotowaliśmy szereg zmian, między innymi są to nowe silniki zgodne z nową normą emisji spalin. Ponadto jest to jeszcze szereg funkcji, które ułatwiają pracę operatorowi. Są to nowe modele, które ułatwiają pracę na zboczach, są to modele Montana oraz nowe headery. Także mamy wszystko i dla mniejszych gospodarstw, i średnich, i dla tych dużych. Wystawie Agrotech towarzyszy 19. edycja targów przemysłu drzewnego i gospodarki zasobami leśnymi Las Expo.